Z Bartoszem Dolańskim, nauczycielem akademickim AWF-IS oraz dyrektorem sportowym Gdańsk 1922 rozmawiamy o szkoleniu dzieci i młodzieży oraz o roli trenera we współczesnym sporcie. Od lat pracuje Pan na AWF-IS jako trener, wykładowca. A czym zajmuje się Pan w klubie piłkarskim Gdańska 1922? Tak jak Pan powiedział, na uczelni pracuję od 18 lat, z kolei w Gdańsku od 2016 roku jestem dyrektorem sportowym. Poprzednio byłem trenerem pierwszego zespołu, z którym awansowaliśmy do czwartej ligi. To, czym mogę się pochwalić, to Mistrzostwo Polski Juniorów w gimnazjadzie z Polonią Gdańsk, wtedy kiedy byłem trenerem grup młodzieżowych. To jest Mistrzostwo Polski, akademickie Mistrzostwo Polski w futsalu. Wtedy, kiedy byłem zawodnikiem, miałem przyjemność grać m.in. z Markiem Zieńczukiem. I to jest Mistrzostwo Polski Pucharze Tymbarku. Wtedy, kiedy byłem koordynatorem w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, stworzyliśmy reprezentację Pomorza, która głównie opierała się na zawodnikach z mniejszych klubów, z klubów wiejskich. I tam zwyciężyliśmy, pojechaliśmy w nagrodę do Mediolanu, graliśmy z AC Milan. I to myślę, że to są osiągnięcia, którymi można się pochwalić. Jest Pan koordynatorem projektu Top Talent dla wyróżniających się piłkarzy w wieku od 11 do 16 lat. Jak przebiegała realizacja tego przedsięwzięcia? To był pomysł świętej pamięci prezydenta Adamowicza po Mistrzostwach Europy w 2012 roku, kiedy został wybudowany stadion w Gdańsku. Głównym takim celem było to, żeby w klubie gdańskim grało jak najwięcej wychowanków. Zaczęliśmy od selekcji kilkuset zawodników z różnych klubów Gdańska i najlepsza 30 jest w tym projekcie. 27 maja odbędzie się w Gdańsku finałowy mecz Ligi Europy. Jednym z ambasadorów finału Ligi Europy będzie Bobo Kaczmarek. Jest to duże wyróżnienie. Zgadza się. Ja w ogóle mam przyjemność i szczęście współpracować, pracować z wieloma wspaniałymi ludźmi. Na uczelni znalazłem się m.in. dlatego, że wtedy, gdy ją kończyłem, rektorem został profesor Wojciech Przybylski. Profesor, razem z profesorem Andrzejem Szwarcem zaproponowali mi pracę tutaj na uczelni, tak więc to były pierwsze postacie na uczelni, którym dużo zawdzięczam. Wspaniała kadra dydaktyczna, jak Gosia Czerlonka, jak Romek Tymański, Leszek Biernacki, Krzysztof Norowski, Wojtek Jans i wielu, wielu innych w jakiś sposób mnie zbudowało. A kilka lat temu, dokładnie 7 lat temu, poznałem trenera Bogusława Kaczmarka, no, który jest takim autorytetem piłkarskim w naszym regionie, ale też w Polsce. Jest mentorem dla tych chłopaków. Pracował też wtedy, kiedy jeszcze czas mu pozwalał na uczelni, miał zajęcia ze studentami, a teraz udziela się w projekcie, prowadzi zajęcia indywidualne i praca z nim to jest czysta przyjemność. To jest encyklopedia wiedzy piłkarskiej. W Polsce coraz istotniejszy staje się problem pozycji trenera i jak z tym walczyć? Uważam, że trener jest szanowaną osobą pod warunkiem jego charakteru. Jeżeli trener ustali odpowiednie reguły z rodzicami, współpracy z rodzicami, z zawodnikami, również z władzami klubu, to myślę, że takie przestrzeganie reguł, zasad, oczekiwań wszystkich stron spowoduje, że ta pozycja trenera jest odpowiednia i też jest odpowiednio szanowana. Na pewno problem nauczyciela, wychowawcy, dydaktyka we współczesnym świecie jest spory, jest na pewno większy niż to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, no bo rodzice, zawodnicy są mniej cierpliwi, oczekują sukcesów, oczekują wyników tu i teraz i stąd też w sytuacji takich trudniejszych sytuacji porażek, no pierwszą osobą, która się obwinia, to jest nauczyciel, wychowawca, trener, a niekoniecznie tak jest.